zbyt często nie sięgamy po to, co tak naprawdę chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Myślimy, tak wyszło, nie da rady, nic się już z tym nie zrobi. Nie walczymy o związki, o lepszą pracę, o spełnienie marzeń. Wiesz, dlaczego tak jest? Wiesz, skąd to wynika? Bo boisz się ryzyka, boisz się porażki, boisz się kolejnego zawodu, boisz się, że to nie wyjdzie, boisz się, że twoje starania pójdą na marne. Jest tak też dlatego, bo narzekać jest łatwiej, niż zacząć działać i coś zmieniać. Jeszcze kilka lat temu też tak żyłam. Narzekałam, siedziałam, narzekałam i czekałam na cud, ale w międzyczasie marzyłam. Myślałam, a za rok to zrobię to, za 2 lata pojadę tam, a za 3 lata może się uda. No ale w międzyczasie nie robiłam kompletnie nic, żeby to się spełniło, tylko siedziałam, czekałam, narzekałam. Prawda jest taka, że większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni je tylko akceptują i ja byłam jedną z tych osób. Tak naprawdę miałam masę marzeń, ale wygodniej było przecież narzekać, że mój los, że tak ciężko, że inni mają łatwiej. No wiadomo, najprościej jest oceniać innych, tylko że warto by było najpierw założyć ich buty i zobaczyć, czy ich życie, ich sukces, ich marzenia, ich spełnione marzenia nie wymagały wysiłku. Teraz wiem, że na pewno tak nie było, bo z nieba nikomu nie spada. Więc jeżeli ty masz marzenia, to pamiętaj, marzenia są do spełnienia, ale zawsze wiąże się to z pracą, dyscypliną, z tym, że trzeba więcej od siebie wymagać i z tym, że trzeba dążyć do celu. Samo się nie zrobi. To jest pewne. Mam ogromną nadzieję, że moja pogadanka skłoni Cię do refleksji, do takich małych przemyśleń, bo być może jest coś, co odkładasz już od kilku lat, czy od kilku miesięcy. Coś, niekoniecznie coś dużego, co jeżeli zaczniesz realizować, jeżeli się odważysz, jeżeli poczujesz, że to jest ten moment, to naprawdę może dużo, dużo, dużo to wnieść do Twojego życia, dużo dobrego. Bo czując, że realizujesz nawet najmniejsze swoje marzenie, otwierasz się i zyskujesz naprawdę dużo, dużo większą siłę do tego, żeby ruszyć z tymi dużymi zmianami w życiu, bo wszystko rozpoczyna się od drobnych, małych szczegółów i to właśnie wtedy zyskujesz pewność siebie na podjęcie działań, które wymagają dużo, dużo większego nakładu sił. Także życzę Ci odwagi i życzę Ci tego, żebyś odkryła, że marzenia są do spełnienia i nie należy ich odkładać na jutro, bo jutra zwyczajnie może nie być.